No go na pewno traktujemy poważniej. Nie ma tu jakiegoś odpuszczania. Z tego względu, że nie gra paru chłopaków z podstawowego składu, to nie znaczy, że my nie chcemy tutaj czegoś ugrać. Jest to na pewno taki przedsmak przed naszym ligowym meczem z Polonią i będziemy chcieli tutaj wygrać i przede wszystkim pokazać, że jesteśmy skuteczni. Zna pan jakichś zawodników Hetmana? Macie rozpoznanie? Znaczy ja osobiście nie będę grał w dzisiejszym meczu i jak już to w każdym meczu bywa, że ja raczej nie przywiązuję do jakichś nazwisk za bardzo. Kto będzie grał, jak, na jakiej pozycji, znaczy się, na pewno to jest ważne, ale na napastniku nie patrzę. Patrzę normalnie, przygotowuję się normalnie jak do każdego meczu i dla mnie jest najważniejsze, żeby bronić, a nie koncentrować się na jakimś danym zawodniku. Widać było, że zawodnicy Hetmana bardzo się starali, chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, mieli też swoje okazje do strzelenia bramek, no ale jak wynik pokazał, musieli uznać naszą wyższość. Wydaje mi się, że nie było momentu, w którym byliśmy zagrożeni przez Hetmana. Jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? No powiem tak, wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy się poprawnie na tle mistrza Polski, zdecydowanie najlepszego zespołu w tej chwili w Polsce, który lideruje w Ekstraklasie. Tutaj wstydu sobie nie przynieśliśmy, z podniesioną głową możemy boisko opuścić. Nawet kilka sytuacji żeśmy stworzyli, szkoda szczególnie w pierwszej połowie sytuacji Marka Funtakowskiego, bo mogło być na boisku jeszcze ciekawiej. A tutaj, proszę powiem, no, trener Maciek Skorza już też widział, co się dzieje. Przy wyniku 1-0 wprowadził Małeckiego świeżego, wprowadził Broszka swojego i praktycznie oni nas rozmontowali w końcówce. Ten mecz pokazał, że można ten stadion zapełnić, że jest zapotrzebowanie na piłkę, że kibice chcą oglądać piłkę tutaj na tym stadionie. Chcieliby mieć dobry zespół, który mecze wygrywa. Mam nadzieję, że wreszcie miasto pomoże w tym, że Hetman się odbuduje. To będzie przełom dla Hetmana? Okaże się.